Dzień dobry, Tomasz Grzywaczewski. Wspólnie z portalem kresy24.pl zapraszam na kolejny odcinek vloga Kierunek Wschód, w którym podsumuję najważniejsze wydarzenia na wschodzie w mijającym miesiącu, w lipcu. I na początek przenosimy się do Mołdawii, gdzie przytłaczające zwycięstwo w wyborach parlamentarnych odniosła partia Działania i Solidarności prezydent Mai Sandu. Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to wydarzenie historyczne, epokowe, prawdziwy przełom w mołdawskiej polityce, która w zasadzie od początku istnienia tego państwa od początku lat 90. była uwikłana w różnego rodzaju układy korupcyjne i układy oligarchiczne. Szczególnie trudna była ostatnia dekada, kiedy władze w państwie przyjął układ skupiony w rękach jednego człowieka, w rękach władcy marionetek, miliardera WLADA Plachotniuka, który w latach 2016-2019 kontrolował zarówno większość parlamentarną, jak i rząd, a także mołdawskie sądownictwo w tym Sąd Konstytucyjny, który wielokrotnie wydawał absolutnie kuriozalne wyroki, całkowicie sprzeczne z konstytucją. W tym okresie właściwie Mołdawia nie była państwem rządzonym przez oligarchów, no bo oligarchia zakłada jednak istnienie przynajmniej Kilku bardzo zamożnych i wpływowych graczy. Tymczasem, no właśnie w Mołdawii cała władza została skupiona w rękach Wlada Plachotniuka, który z tylnego siedzenia kierował całym państwem. Mołdawia osuwała się tak naprawdę w niebyt jako. Państwo. Mołdawia jest cały czas najbiedniejszym krajem w Europie. Mołdawia jest krajem, z którego setki tysięcy ludzi po prostu wyjeżdżają, uciekają w poszukiwaniu lepszego życia, w poszukiwaniu szansy na to, żeby można było w normalny sposób żyć, wychowywać swoją rodzinę, żeby można było żyć też w systemie sprawiedliwym, bo akurat sprawiedliwości w systemie stworzonym przez Wlada Plachotniuka w Mołdawii próżno było szukać. Taki pierwszy przełom, Nastąpił w listopadzie ubiegłego roku, kiedy wybory prezydenckie wygrała właśnie partia Mai Sandu. No a teraz to zwycięstwo zostało potwierdzone, ponieważ. W tym, w tym okresie pierwszego półrocza rządów pani prezydent miała dosyć mocno ograniczone ręce z uwagi na ustrój Mołdawii, gdzie jednak to parlament kontroluje większość kluczowych obszarów. W tym momencie pani prezydent i jej partia mają możliwość realnej zmiany sytuacji w Mołdawii. To, co też jest istotne, to fakt, że jej partia Działania i Solidarności jest pierwszym w historii Mołdawii takiemu rzeczywiście Oddolnym obywatelskim ruchem politycznym, który nie jest bezpośrednio związany ani oczywiście z wadem Plachotnikiem, ani z innymi koteriami i układami, które. Miały ogromny wpływ na życie publiczne w Mołdawii. Sam Wlad Plachotniuk po zwycięstwie Maja Sandu w zeszłym roku uciekł z Mołdawii, obawiając się aresztowania. W tym momencie prowadzone są przeciwko niemu postępowania prokuratorskie. Jak wspomniałem, Maja Sandu ma szansę przeobrazić swój kraj. W tych wyborach uzyskała ona 53% głosów i zdobyła 63 mandaty, aż o 49 mandatów więcej niż jej partia miała w poprzedniej kadencji, co tylko pokazuje. Skalę tego zwycięstwa. Wsparcie dla Mołdawii zdeklarowała już Unia Europejska, która zaoferowała trzyletni pakiet pomocowy w wysokości 600 milionów euro. Wsparcie dla nowej, nowego mołdawskiego rządu i nowej pani prezydent zaoferował również prezydent Andrzej Duda podczas czerwcowej wizyty Maji sandu w Warszawie. Oczywiście, myślę, że z punktu widzenia całej Europy Środkowej. Ważne jest pytanie o to, jaki kierunek przyjmie geopolityczny Mołdawia, która jakby klasycznie jest rozdarta pomiędzy opcją prorosyjską i proeuropejską. Maja Sandu ewidentnie z politykiem bardziej Proeuropejskim, nastawionym na zbliżenie z Zachodem, ale można się spodziewać, że jej polityka będzie jednak dosyć ostrożna, ponieważ nie będzie chciała do siebie zrazić tych bardziej prorosyjsko nastawionych wyborców, bo chyba dzisiaj podstawowym wyzwaniem stojącym przed Mołdawią jest nie tyle stricte wybór geopolityczny, ale naprawa podstawowych funkcji państwa, doprowadzenie do sytuacji, w której Mołdawianie będą mogli czuć się w swoim kraju, jak rzeczywiście w swoim domu, a nie jak służba w pałacu oligarchów. A zatem geopolitycznie to będzie lekki, na pewno skręt w stronę Unii Europejskiej, ale bez trzęsienia ziemi. Nie spodziewałbym się również jakichś ogromnych Zmian związanych z Naddniestrzem. Naddniestrze to jest ta separatystyczna część Mołdawii, państwo nieuznawane, które odłączyło się od Mołdawii w wyniku wojny z początku lat 90. Ten konflikt jest w dużej mierze zamrożony, choć ta granica nieuznawana, nie, nie nieoficjalna, ale nie jest taką granicą całkowicie zamkniętą jak to ma miejsce na przykład w przypadku Osetii Południowej i Gruzji. Tutaj ten ruch pomiędzy Mołdawią a Naddniestrzem, nawet mówię o takim ruchu przekraczaniu granicy, odbywa się w miarę normalnie. Ta sytuacja jest dosyć stabilna. Konflikt jest na razie nierozwiązany. Naddniestrz jest oczywiście rosyjską forpocztą w regionie, ale też raczej Maja Sandu, przynajmniej w początkowym okresie, nie będzie dotykała tej tak delikatnej kwestii. Tak jak powiedziałem, dzisiaj zadaniem Maji Sandu jest doprowadzenie do sytuacji, że Mołdawianie poczują się w swojej ojczyźnie jak w swoim domu, pani prezydent na pierwszym posiedzeniu nowego parlamentu 26 lipca powiedziała: Nadszedł czas na prawdziwą rewolucję w rządzeniu państwem, kiedy politycy i instytucje służą interesom społeczeństwa. Jest może pewien frazes, ale myślę, że w przypadku Mołdawii jest on prawdziwym nową, bo w Mołdawii od 30 lat nikt z polityków nie służył obywatelom, ale służył tylko i wyłącznie swoim własnym interesom. Ja mam wielką nadzieję, że teraz rzeczywiście macie tę szansę zmienić. A my przenosimy się z Mołdawii na Litwę, gdzie od czerwca trwa kryzys migracyjny wywołany przez reżim w Mińsku. Ten kryzys przybrał dramatycznie na sile właśnie w lipcu. Białoruś w ramach prowadzenia tak naprawdę wojny hybrydowej przeciwko Litwie i zemsty za nieprzejednaną postawę Litwy w obliczu reżimu prezydenta Łukaszenki, za wspieranie również prodemokratycznej białoruskiej opozycji i właśnie w odwecie reżim w Mińsku rozpoczął przeżywanie rzucanie na litwę nielegalnych imigrantów. W ostatnich miesiącach prezydent Łukaszenka udowodnił już, że jest porywaczem, kiedy porwał samolot linii lotniczych Ryanair. Ja o tym opowiadałem Państwu w poprzednim odcinku. Teraz prezydent Łukaszenka udowadnia, że jest również gangsterem zajmującym się przemytem ludzi i jednocześnie wykorzystującym ludzi jako żywą broń w konflikcie. Z Litwą. No, liczby są rzeczywiście bardzo niepokojące. Tylko w lipcu, według informacji Litewskiej Straży Granicznej, na Litwę z Białorusi weszło 2,5 tysiąca nielegalnych migrantów. W czerwcu było ich niespełna 500, w maju 77. A zatem ten nagły przyrost absolutnie nie jest przypadkowy. Wśród zatrzymanych przeważają Irakijczycy, ale są również obywatele chociażby Konga, Kamerunu, Iranu czy Syrii. I cała ta nielegalna imigracja jest organizowana przez reżim w Mińsku. Jak powiedziała minister spraw wewnętrznych Litwy, Agna Bilotajte, nielegalna migracja z Białorusi na Litwę to zorganizowany i opłacalny interes, w który zamieszani są białoruscy urzędnicy i funkcjonariusze. To forma wojny hybrydowej. Jak ustalili litewscy Dziennikarze, ten proceder wygląda w ten sposób, że em, migranci wsiadają w, w samoloty, przede wszystkim em, w Bagdadzie oraz w Stambule. E, tymi samolotami dolatują do Mińska, tam są na kilka dni kwaterowani w hotelach, a następnie przewożeni samochodami na granicę z Litwą. Tam są pozostawiani i ich przewodnicy informują ich, że po drugiej stronie granicy czekają na nich kolejne samochody, które zawiozą ich prosto do ziemi obiecanej. Czyli do Niemiec. Oczywiście nic takiego nie ma miejsca. Oni po przekroczeniu granicy są po prostu zatrzymywani przez litewską Straż Graniczną. Taka, taka podróż kosztuje około 15 tysięcy. Dolarów. A zatem reżim w Mińsku nie tylko wywiera presję na Litwę migracyjną, ale również po prostu zarabia na tym interesie. Więc myślę, że tak jak powiedziałem, stwierdzenie, że, że prezydent Łukaszenka jest po prostu mafiozem zajmującym się handlem ludźmi jest jak najbardziej uzasadnione. Także Łukaszenka, porywacz, handlarz, handlarz ludźmi, no rzeczywiście imponujące emploi zrobił sobie prezydent Łukaszenka w ostatnich miesiącach. A jak skut Teczne może być wykorzystywanie imigrantów do prowadzenia wojny hybrydowej. Pokazują napięcia, jakie już pojawiły się na Białorusi. Ten kryzys wymusza na władzach w Wilnie relokację nielegalnych imigrantów. Tymczasowe obozy planowano zorganizować m.in. w miejscowościach przy granicy zamieszkanych przez mniejszość polską. W tym m.in. w Dziewieniszkach, w gmachu byłej Szkoły Technologii i Biznesu, gdzie litewski rząd chciał umieścić około 500 nielegalnych migrantów. To doprowadziło do bardzo mocnych protestów pol polskich mieszkańców, którzy gromadzili się w dzienniczkach, protestowali. Twierdzili, że czują się zagrożeni, bo ten, ten tymczasowy obóz miałby znajdować się zaledwie kilkadziesiąt metrów od działającej szkoły, a zatem te działania już wywołały poważne napięcia. W obliczu tych protestów litewski rząd wycofał się z pomysłu utworzenia tego tymczasowego obozu, i to, że ten obóz tam nie powstanie, potwierdziła wspomnienie. Na minister spraw wewnętrznych Litwy Agnę Bilotajtę. Ale tak jak mówię, ten potencjał destabilizacji dy absolutnie, absolutnie istnieje. Należy przy tym pamiętać, że niestety Polacy mieszkający na Litwie są bardzo mocno poddawani rosyjskiej i białoruskiej Propagandzie przedstawiających Litwę, no oczywiście jako państwo, które prowadzi właściwie niemalże wojnę z Białorusią i Rosją, które narusza interesy i prawa polskich mieszkańców Litwy, co częściowo jest prawdą, no ale przede wszystkim, że po prostu władze, władze w Wilnie działają nielegalnie, łamią wszelkie standardy i naruszają pokojowo istniejące władze rosyjskie i białoruskie. Zresztą ja miałem okazję być niespełna trzy tygodnie temu właśnie na litewsko-białoruskiej granicy w miejscowości Bójwidze. Ja akurat zajmowałem się nie tematyką nielegalnych migrantów, tylko tematyką elektrowni atomowej w białoruskim Ostowcu, ale rozmawiałem tam z Polakami. I właśnie jedna starsza pani, Polka, z przyjęciem opowiadała mi o tym, że Samolot linii lotniczych Ryanair został zmuszony do lądowania przez lotnictwo białoruskie, ponieważ naruszył strefę powietrzną elektrowni atomowej i po prostu lotnictwo. Białoruskie musiało zareagować. Co więcej, że jest to dowód na to, że ta elektrownia jest bardzo bezpieczna, że jest skutecznie chroniona, skoro tak błyskawicznie władze w Mińsku zareagowały, właśnie uziemniając ten samolot. No to, jest oczywiście, to jest oczywiście jakieś całkowite kłamstwo, ale ta propaganda, sączona do uszu naszych hodaków na Litwie, niestety przynosi wmierne efekty. W tej propagandzie również przedstawia się tych nielegalnych imigrantów jako, jako czyste zło, jako inwazję islamską, jako inwazję barbarzyńców, która niesie potężne zagrożenie. Dla Europy, a zatem połączenie właśnie tych, tych, tych działań związanych z przemytem ludzi z propagandą, jak mówię, przynosi wymierne efekty, już teraz destabilizuje Litwę. W odpowiedzi Litwa rozpoczęła budowę płotu na granicy z Białorusią. To ogrodzenie ma mieć 550 km długości i ma po prostu odcinać Litwę od Białorusi. Doszło do tego nawet, że pracę przerwano, ponieważ skończyły się na Litwie zapasy drutu kolczastego. Także jak widać, rzeczywiście ta reakcja władz w Wilnie jest taka bardzo spontaniczna. I ja myślę, że o tym problemie zdecydowanie warto pamiętać, warto mówić, ponieważ przypominam, że my mamy również bardzo długą granicę z Białorusią. I za chwilę ci nielegalni imigranci mogą pojawić się również w Polsce, bo Polska też konsekwentnie przeciwstawia się reżimowi w Mińsku i wspiera wolnych Białorusinów walczących z Putinowską Łukaszenkowskim reżimem, a zatem patrzymy na Litwę, wspierajmy Litwę nie tylko dlatego, że jest naszym sojusznikiem, ale również dlatego, że ich problemy za chwilę mogą być również naszymi problemami. A skoro mówimy już o pewnego rodzaju partnerstwie, współpracy polsko-litewskiej, to warto zauważyć, że w lipcu obchodziliśmy pierwszą rocznicę utworzenia Trójkąta Lubelskiego. W zeszłym roku, właśnie w lipcu, zainaugurowano ten format, w skład którego wchodzi Polska, Litwa oraz Ukraina. Jego celem jest wspieranie przede wszystkim Ukrainy w jej proeuropejskich i proatlantyckich aspiracjach. I w związku z tym wydarzeniem ministrowie spraw zagranicznych Polski, Zbigniew Rał, Litwy, Gabrielus Landsbergis oraz Ukrainy, Dmytro Kueba podpisali w Wilnie mapę drogową Trójkąta Lubelskiego, ale również deklarację o wspólnym dziedzictwie. To jest myślę bardzo ważne. Podkreślanie właśnie tego wspólnego dziedzictwa wielokulturowej i wielonarodowej Rzeczypospolitej. Jak powiedział nasz minister Zbigniew Rał, zdajemy sobie sprawę, że dzielimy wspólne Wspólne dziedzictwo pierwszej Rzeczypospolitej, to jest wolność, suwerenność narodu i rozdział władzy, oraz przekonanie, że władza pochodzi od narodu. I wierzymy, że to jest nasza tradycja, która dziś nas łączy. Ja również głęboko w to wierzę. Wierzę też, że to nas oddziela, odróżnia od chociażby reżimu, właśnie na Białorusi czy w Rosji, który jest głęboko przekonany, że władza pochodzi. Pochodzi od kliki i jej celem jest ciemiężenie narodu, a nie realizowanie jego interesu. Także ta deklaracja moim zdaniem napawa optymizmem, natomiast oczywiście deklaracje z deklaracjami, ale konieczne są po prostu e, działania. Konieczna jest realna współpraca w powstrzymywaniu tych zagrożeń hybrydowych, które w, w tym oku obserwujemy coraz więcej. Na marginesie dodam tylko, że minister Zbigniew Rał udał się również do polskich miejscowości. Między innymi do Sołecznik oraz do Ejszyszek. Ejszyszki są w ponad 80% zamieszkane przez Polaków. To jest pierwsza wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych w tej miejscowości. A więc Zbigniew Rał, mówiąc o współpracy polsko-litewsko-ukraińskiej, nie Zapomniał również o naszych, o naszych rodakach na Litwie, których, jak wspomniałem, prawa w wielu miejscach cały czas nie są respektowane. Także mówiąc o sojuszu, myślę, że też jednak warto przypominać władzom w Wilnie, że mają jeszcze sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o właśnie prawa, prawa naszych rodaków. Ale jak mówię, no. Czasy są takie, że po prostu współpraca staje się absolutną koniecznością. Jako taką pewnego rodzaju kropkę na dzień tych wydarzeń, myślę, że no warto tutaj powiedzieć o sprawie szeroko komentowanej, o której na pewno Państwo słyszeli, ale ja nie mogę jej pominąć w tym podsumowaniu, a mianowicie mówię tutaj o amerykańsko-niemieckim porozumieniu. Wokół gazociągu Nord Stream 2. W ramach tego porozumienia, Waszyngton zdecydował się nie nakładać żadnych dodatkowych sankcji na to niemiecko-rosyjskie przedsięwzięcie, a w zamian Niemcy stają się gwarantem, że Rosja nie użyje tego gazociągu jako broni politycznej, nie użyje jej jako narzędzia agresji. No, niestety to jest wydarzenie niezwykle niepokojące. Jak podsumował analityk oraz wicenaczelny portalu Energetyka24.pl Jakub Wiech, porozumienie to duże zwycięstwo Berlina, ogromne zwycięstwo Moskwy i potężny blamasz USA. To zwycięstwo Niemiec, ponieważ są one w stanie dokończyć to przedsięwzięcie, które umożliwi Niemcom realizowanie planu budowy nowego porządku energetycznego w Europie, bo gaz, który popłynie przez tę rurę, nie będzie wykorzystywany. W, przez wewnętrzny rynek niemiecki, ale będzie odsprzedawany w Europie. Z tym właśnie stanie się to narzędziem wywierania przez Niemcy wpływów w sektorze energetycznym. A jak wiemy dzisiaj energetyka to jedna z najważniejszych politycznych broni. Wywierania tego wpływu na inne państwa europejskie. To oczywiście ogromne zwycięstwo Moskwy, która Konsekwentnie chciała realizować ten projekt i która go ukończy, pomimo tego, jak agresywne działania podejmuje w ostatnich latach. Nie będę już mówił tylko o wywołanej w 2014 roku wojnie na Ukrainie, ale ostatnie miesiące eskalacja konfliktu w marcu i w kwietniu, właśnie wokół okupowanego Krymu oraz wokół Donbasu prześladowania Alekseja Nawalnego, skandal związany z tym, że jak się okazało, w Czechach rosyjscy agenci dokonali zamachu no szereg różnego rodzaju wydarzeń i nagrodą za te agresywne łamiące porządek międzynarodowy działania jest ukończenie gazociągu Nord Stream 2, a to wszystko pod pewnego przyzwoleniem Waszyngtonu i jest to blamaż dla Białego Domu, ponieważ prezydent Joe Biden od początku swojej prezydentury podkreślał, że zrobi wszystko, aby ten gazociąg zatrzymać. Okazało się, że zrobił wszystko, ale po to, żeby umożliwić dokończenie budowy tego gazociągu i w związku z tym Waszyngton właściwie w gigantycznym stopniu traci wiarygodność wśród państw Europy. Środkowej. No a z kolei Niemcy, jak mówię, mają ponosić odpowiedzialność za to, żeby ten gazociąg nie był wykorzystany do celów politycznych. No to jest oczywiście niepoważne. Niemcy nie zrobiły nic jak dotychczas, żeby powstrzymać Rosję w kontekście działań na Ukrainie, pomimo że to Niemcy miały tutaj w formacie normandzkim prowadzić działania zmierzające do zakończenia tej wojny. Przez 6 lat nic się nie wydarzyło. A co więcej, pani kanclerz Angela Merkel po zawarciu tego porozumienia stwierdziła, że. Rosja nie chce używać surowców energetycznych jako broni. To jest, proszę Państwa, po prostu zwykłe kłamstwo. Rosja używa surowców energetycznych jako. Broni, a dzisiaj będzie mogła wywierać gigantycznym presję na Ukrainę, która zostaje pozbawiona statusu państwa tranzytowego, jeżeli chodzi o gaz, i to wszystko za przyzwoleniem, za przyzwoleniem Waszyngtonu. To jest bardzo ponury powrót, powrót do polityki koncertu wielkich mocarstw. I te wielkie mocarstwa umawiają się pomiędzy sobą i nad głowami tych maluczkich decydują o ich losie. I dzisiaj właśnie tak zachował się Waszyngton, Berlin oraz w tle. Moskwa, która już od, wiadomo, od lat dąży do właśnie takiego systemu, dzisiaj otrzymała na to przyzwolenie zza oceanu, co tylko pokazuje, że musimy jako państwa Europy Środkowej po prostu brać większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, za swoje interesy, bo z sojusznikami, jak widać, Bywa różnie. Oczywiście to nie jest tak, że to jest jakiś koniec, co już absolutnie. No, cały czas mamy w, w Europie amerykańskich żołnierzy, mamy wzmocnienie flanki wschodniej, ale sygnały są bardzo niepokojące. I w tym kontekście, w tym kontekście żołnierzy, takie ostatnie już. Osobiste doświadczenie: Ja miałem okazję być w bazie Adarzy pod Rygą na Łotwie, gdzie stacjonuje polski kontyngent wojskowy w ramach wzmocnionej, wysuniętej obecności NATO obejmującej państwa bałtyckie. To, że tam powstała wielonarodowa batalionowa grupa bojowa NATO jest efektem ustaleń szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. To był ogromny sukces, i dzisiaj tam stacjonuje kompania czołgów PT-91 Twardy z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej wraz z poddziałami logistycznymi. Ja rozmawiałem zarówno z polskimi żołnierzami, ale rozmawiałem też z złotewskimi dowódcami, rozmawiałem z jednym z dowódców z Hiszpanii, ponieważ tam stacjonują żołnierze z 10 krajów NATO. Oni wszyscy podkreślali, że podstawowym celem jest odstraszanie. Tutaj mnie uderzyły słowa. W szczególności łotewskiego dowódcy, który przypomniał, że w historii Łotwy, łotwa była przez wieki podbijana przez e, obce mocarstwa, że mając takie ani inne położenie geopolityczne, nie możemy pozwolić sobie na to, żeby spocząć na laurach. Musimy pamiętać, że to zagrożenie, ten cień ponurego wschodu cały czas czaje się gdzieś za rokiem, i to, że dzisiaj żyjemy w pokoju, nie oznacza, że będziemy w nim żyli jutro, że musimy być po prostu gotowi na wszystko. A ja też tak już zupełnie kończąc dzisiejszy odcinek, chciałbym przypomnieć też pewne, pewne ciekawostkę. Fakt, może nie ciekawostkę, myślę, że istotny fakt historyczny, że ta polsko-łotewska wspólnota broni nie rozpoczęła się teraz, rozpoczęła się 100 lat temu. W roku 1919 i 1920. Polscy legioniści wspierani zresztą przez pierwszy pułk czołgów, to był wcześniej to był debiut polskich wojsk pancernych. Ramię w ramię z łotyszami walczyli w łotewskiej wojnie o niepodległość, wyzwalając z rąk bolszewików łotewską ładgalię, rejon zamieszkany zresztą przez Polaków. Dzisiaj w ładgali żyje ponad 30 tysięcy Polaków. Wtedy w bitwie o Dyneburg, dzisiaj nazywając Daugavpils, właśnie wzięły udział polskie wojska pancerne. Dzisiaj na Łotwie można odnaleźć również cmentarze legionowe, jak chociażby cmentarz w ławkiesach, gdzie spoczywają polscy legioniści walczący o wolną Łotwę, takim bardzo poruszającym miejscem, gdyby byli Państwo, w w Pils jest Krzyż na. Słobódce. Tam znajdował się największe na terytorium Łotwy cmentarz legionistów polskich, gdzie pochowano ponad 230 polskich żołnierzy. W 1955 roku władze miasta postanowiły go zniszczyć, zamienić ten teren w piaskownię. W roku 70 po cmentarzu nie został już jeden ślad, ale moja koleżanka, Kerstina Kunicka, wspominała, że w tamtym miejscu jeszcze mama, przychodząc się po Słobudce, czasami potrafiła znaleźć wystające z ziemi kości polskich żołnierzy. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się potężny krzyż, ale także pomnik dowódców wojsk polsko-łotewskich, marszałka Józefa Piłsudskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego oraz łotewskich generałów Peterisa Waldemarsa Razinsa i Janisa Balodzisa. to jest, myślę, właśnie taki wspaniały przykład Polsko-łotewskiej wspólnoty broni, ale szerzej no właśnie tej środkowoeuropejskiej wspólnoty broni, kiedy razem byliśmy w stanie pokonać bolszewików, kiedy zjednoczeni potrafiliśmy sami decydować o swoim własnym losie. I ja myślę, że ta zapomniana brzmiej, że historia polsko-łotewska powinna być przypominana, bo ona jest symbolem tego i takim widomym znakiem tego, że razem jako Europa Środkowa możemy oprzeć się nawet zbłodniczym mocarstwom. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do śledzenia na bieżąco wydarzeń na wschodzie, na portalu, na portalu kresy24.pl, a my spotkamy się już za miesiąc w kolejnym odcinku Kierunku Wschód, w kolejnym podsumowaniu tego, co na wschodzie się dzieje. Zapraszam również do komentowania, do oceniania tego, o czym Państwu opowiadałem, no bo każdy taki komentarz mam nadzieję przyczyni się do tego, żeby po prostu ten vlog, to opowieści były coraz lepsze. Dziękuję i do zobaczenia za miesiąc, oczywiście na wschodzie.